Hej wszystkim, z tej strony Żaba_2501 i zapraszam was na nowe Pogranicze. W tym odcinku zajmiemy się koszulką z AliExpress. Jest to mój nowy nabytek. Jeżeli model wam się spodoba, link do tej koszulki znajdziecie w opisie. Zajmiemy się również prezentacją, nie recenzją, prezentacją Batman Metal tom II, Mroczni Rycerze. Ale powolutku, po kolei. Jedziemy z koksem. Na pierwszy rzut idzie koszulka. Jest to znany motyw z rękawicą. Ja pozwolę ją sobie raz, dwa rozłożyć. Prezentuje się ona tak. Nadruk sam w sobie jest bardzo dobry. Nawet jak drapiecie paznokciem, nie schodzi, także rewelacja. No, mamy tutaj standardowo wzór rękawicy, Avengers i tak dalej, i tak dalej. Charakterystyczne symbole postaci, no i te 6 kamieni, którymi Thanos tam później robił niezłą zadymę. W każdym bądź razie sama koszulka wygląda naprawdę bardzo ładnie i w gruncie rzeczy przy tym modelu nie mam się do czego przyczepić. Jest jeszcze jedna koszulka, ale ją pokażę wam następnym razem. I tutaj plusem jest chociażby to, że materiał jest standardowy, nierozciągliwy. Więc dla mnie na plus, nie jest to obcisłe jakoś tam w żaden sposób, więc nosi się ją bardzo wygodnie. Link do tego modelu znajdziecie w opisie, także miłych zakupów. Dla mnie cena do jakości jak najbardziej 10 na 10. Nie mam naprawdę do czego się przyczepić. Wiadomo, nie dostaniemy tutaj żadnych oficjalnych metek, Marvel i tak dalej, i tak dalej. No wiadomo, nie okłamujmy się, jest to podróbka, a w zasadzie koszulka zamawiana po prostu z konkretnym nadrukiem, gdyż podejrzewam, że tym zajmuje się owa firma. W każdym bądź razie świetny motyw, bardzo mi się on podoba. Można powiedzieć, że jest to taki prezent od mojej żony na Dzień Dziecka, także rewelacja, polecam. Tak, jednak to na to większość z was najprawdopodobniej czekała. Wreszcie się doczekaliśmy. Aczkolwiek termin wydania drugiego tomu moim zdaniem jest troszeczkę za szybki. Ja w międzyczasie pozwolę sobie go odfoliować, gdyż na drugi tom, na trzeci tom poczekamy sobie no znacznie dłużej, bo to jest, jeśli mnie pamięć nie myli, aż 2 miesiące. I tutaj wydawca mógł troszeczkę pomyśleć, wydać każdy tom w miesięcznym odstępie. Nie waliłoby to tak po kieszeni, a jednocześnie no, miałoby to jakiś tam plan wydawniczy zachowany. Ale warto zaznaczyć, że polska edycja Batman Metal jest edycją rozszerzoną. Oznacza to, że w kolejnych albumach zawierane są fragmenty innych, które nawiązywały do tej serii. W tym na przykład jest Batman, który się śmieje, tom pierwszy, Batman Zagubienie, tom pierwszy, Batman Dewastator i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W poprzednim i w następnym również możemy się tego spodziewać. Z czego to wynika? Już wam tłumaczę. Jak niewiele z was wie, oryginalny komiks wygląda mniej więcej tak. Jest to cieniutki zeszycik przypominający stare, dobre zeszyty 16-kartkowe i w skład takiej historyjki, tu akurat jest Injustice 2, no nie okłamujmy się, tu za wiele pokazać nam nie mogą. Więc gdyby ktoś chciał kupować Batman Metal w oryginalnej wersji, podejrzewam, że zebrałaby się z tego całkiem niezła kubka zeszytów, gdyż ta historia nawiązuje nie tylko do Batmana, ale tam również zahacza o Młodych Tytanów, gdzie wzmianka o Batman Metal jest chociażby w najnowszym 3. tomie Tytanów, a w zasadzie tych nastoletnich Tytanów. Ale wracając, komiks prezentuje się rewelacyjnie, tak jak zresztą tom poprzedni. Twarda odprawa, lakierowany papier, dla mnie mega. Znowu mamy charakterystyki postaci i tak dalej, i tak dalej. Ja nie będę wam pokazywał całego komiksu, gdyż tak jak wcześniej wspomniałem, jest to bez sensu i jeżeli komuś zależy na tej historii, to podejrzewam, że wcześniej czy później go sobie nabędzie, zwłaszcza, że ostatnio były całkiem niezłe wyprzedaże i komiksy można było kupić naprawdę za małe pieniądze. Ten symbol wciąż mi się podoba. Kurczę, bardzo mi się podoba ten znaczek. Ale wracając, no kreska nadal trzyma bardzo wysoki poziom. Tutaj również nie mam się do czego przyczepić. Widzę już, że będziemy mieli troszeczkę nawiązań do tych mrocznych wersji Batków. I to mi się bardzo podoba. To mi się bardzo podoba, gdyż, no mówię, nie śledzę oryginalnej serii angielskojęzycznej na bieżąco i w moje łapki wpadają tam tylko niektóre komiksy z serii Suicide Squad lub Harley Quinn. Z tego względu też nie bawię się w jakieś tam internetowe streszczenia lub skany itd., itd. W związku z tym nie do końca kojarzę originy powstania poszczególnych Batmanów w mrocznym uniwersum. Fajne, że możemy się tutaj czegoś dowiedzieć. Także jest tutaj na plus. Ja mówię, tak jak zwróciliście uwagę... Lobo? Jak zwróciliście uwagę, tom był zafoliowany, więc ja nie znam tej historii z tomu drugiego. Tom pierwszy jest rewelacyjny i bardzo wysoko postawił poprzeczkę w moim mniemaniu. Czy ten będzie równie dobry? Mam nadzieję. W każdym bądź razie jest to przedostatni tom. Cena jak zwykle waha się od tak zwanej średniej, że tak powiem, do całkiem wysokiej, jeżeli nie kupujecie komiksu w dniu premiery. Czy jest tutaj jakaś wzmianka odnośnie tomu trzeciego? Niestety nie, widać tylko tutaj okładkę. W każdym bądź razie normalnie komiks kosztuje 8 dyszek, więc dla sporej grupki was, że się tak wyrażę, może to być no niemały wydatek, nie okłamujmy się. 8 dyszek to już jednak jest takie troszeczkę małe szaleństwo i można sobie za to naprawdę kupić coś konkretnego. W każdym bądź razie ja wam polecam. Po pierwszym tomie naprawdę jestem zachwycony tą serią i cieszę się, że wreszcie wpadł ktoś na pomysł wydania tego zeszytu zbiorczego. Zwłaszcza, że mówię, no seria nasza, ta, którą my otrzymujemy, jest znacznie wzbogacona niż seria, która była wydawana na bieżąco. Zwłaszcza, że no mówię, no tutaj dostajemy totalnie tom zbiorczy. W każdym bądź razie dla mnie rewelacja. Jeżeli jesteście fanami Batmana i lubicie mroczne historie, polecam. Polecam chociażby z tego względu, że wreszcie dostaliśmy to, co odróżnia DC od Marvela, czyli tą typową, mroczną historię, nie kolejną kolorową potyczkę superbohaterów. I nie jest to z mojej strony jakiś tam przytyk odnośnie Marvela, gdyż jak często powtarzam, jestem fanem zarówno jednej, jak i drugiej stajni, że takich określą. I tutaj wstrzymuję się od jakichkolwiek stwierdzeń, że ci są lepsi, ci gorsi. To są dwa różne uniwersa, dwa świetne wydawnictwa, które w swoich kolekcjach i historiach mają coś dobrego, jak i czasami coś słabszego. W każdym bądź razie Batman Metal póki co rządzi. Dla mnie rewelacja. Polecam serdecznie. Ale mam dla was jeszcze jednego bonusika. Jest to książeczka 65 kobiet, które zmieniły losy wszechświata. Jest to książeczka marvelowska. Żeby nie było, że tylko DC, 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 DC. Tak czy inaczej, jest to zbiór kobiecych postaci, które w większym lub mniejszym stopniu gdzieś tam odznaczyły się w historii komiksowego uniwersum marvelowego. Mamy tutaj całą masę różnych kobiet. Są to zarówno superbohaterki z supermocami, jak i chociażby żona Petera Parkera. Chociaż, czy można powiedzieć, że Mary Jane na chwilę obecną nie jest superbohaterką? No, zdarza jej się przywdziać kostium Spidermana, więc no... Ale... Tak czy inaczej. Książeczka prezentuje się naprawdę świetnie. Ja ostatnio skończyłem obczytywanie jej. Dowiedziałem się paru interesujących ciekawostek. Jest ona naprawdę bardzo fajnie rozpisana, zwłaszcza, że prócz samych jakichś tam historyjek, które tyczą się danej postaci, chociażby znane dobrze z Czarnej Pantery, wojowniczki, mamy tutaj również drobne anegdotki, które w mniejszym lub większym stopniu potrafią rozbawić. Iron Heart. Czyżby następca Ironmana? Kto wie. Zobaczymy, jak to uniwersum filmowe się potoczy. W każdym bądź razie polecam. Jest to naprawdę świetna lektura, zwłaszcza jeżeli ktoś lubi uzupełniać swoją wiedzę w historiach komiksowych itd., itd. Może nie jest to książeczka przeznaczona dla wszystkich. Nie okłamujmy się. Nie każdy jednak preferuje tą kobiecą stronę superbohaterstwa i znam osoby, które twierdzą, że największą superzdolnością kobiety jest to, że potrafi ugotować obiad. Ale nie okłamujmy się. Gwenpool. Gwenpool, można powiedzieć, że również jest autorką, a w zasadzie współautorką tej książeczki, gdyż jej dopiski często widnieją na poszczególnych stronach. Jeżeli lubicie tego typu wydania, jeżeli ciekawią Was losy lub historie poszczególnych bohaterek, zwłaszcza, że po ostatnich Avengersach w moim odczuciu super bohaterki naprawdę odegrały znaczącą rolę. Wyglądało to naprawdę świetnie, dostały swoje takie typowe, można powiedzieć, 5 minut i troszeczkę narozrabiały i wyglądało to epicko. Nie lubię tego słowa, ale w tym momencie go użyję. Także pozdrawiam wszystkie swoje oglądaczki. Ta książeczka jest z pewnością dla Was. Trzymajcie się cieplutko, widzimy się w następnym pograniczu. Planszówkowo-klockowym, coś mi się wydaje. Muszę tylko jeszcze poogarniać kilka rzeczy. Ale widzimy się następnym razem. Hejo!